Cześć! W tym odcinku opowiem Wam o trzech robotach Automower z najnowszej rodziny Nera. Zapraszam. Nowa rodzina Nera składa się obecnie z trzech modeli: Automower 320 Nera, Automower 430X Nera i 450X Nera. No właśnie, NERA. Co to znaczy? To po prostu nowa era, oznaczająca, że każdy z tych modeli może pracować zarówno w klasycznej instalacji kablowej, jak i w instalacjach bezkablowych. Po dokupieniu akcesoriów w postaci nakładki EPOS i stacji referencyjnej, maszyna taka może pracować w granicach wirtualnych we współpracy z systemem satelitarnym. Zanim przejdę do różnic... Powiem o podobieństwach między tymi trzema modelami. No, jak widać, wszystkie są podobnego designu. Wszystkie są dokładnie takich samych gabarytów. Oczywiście, z modelu na model im wyższa wydajność, tym troszeczkę zwraca ciężar tych maszyn. Łączy je też wspólny nowy interfejs z pokrętłem wyboru, przyciskami start i stop i z kolorowym wyświetlaczem. Ten interfejs jest maksymalnie uproszczony. Duża część ustawień jest wprowadzana do maszyny za pośrednictwem aplikacji w smartfonie. Wszystkie te modele łączy też jedna bardzo istotna mechaniczna zmiana, mianowicie wszystkie one mają przednią oś wachliwą. Dzięki tej właściwości na nierównym terenie oś. Potrafi się dostosować do tego terenu, i cała maszyna na wszystkich czterech kołach można powiedzieć, że pewni, pewniej się trzyma tego terenu. Dzięki temu maszyny te mają możliwość wjeżdżania na operowania po prostu na pochyłości aż do 50%, a na granicy trawnika ta pochyłość może być aż 25%, czyli więcej niż w modelach. Poprzednich. Cechą, która w sposób oczywisty różni te modele, to ich wydajność powierzchniowa. Ma to swoje odzwierciedlenie w symbolice modeli. 320, 20 pomnożone przez 100 w przybliżeniu daje właśnie tę powierzchnię maksymalną, którą może się zająć dany model. Czyli 2200 m, 3200 m i największa 450, może wziąć pod opiekę aż 5000 m2 trawnika. Oczywiście ta wydajność, to zadanie koszenia tak dużych trawników bierze się także z bogatszego oprogramowania, z większej ilości parametrów, które możemy z modelu na model wprowadzić do, do maszyny, tak żeby jej ułatwić koszenie dużych obszarów i oczywiście też ułatwić powrót do stacji ładującej. To, co zewnętrznie też jest łatwo zauważalne, to między modelem 320 a tą serią 400X to troszeczkę inny tutaj design inaczej ukształtowane osłony, ale to przede wszystkim najbardziej widoczne reflektory z przodu i te łatwe dojście do nakładek, w których możemy umiejscowić szczotki do czyszczenia kół. Jest to ważne, jeżeli maszyny pracują na pochyłościach, tak żeby ewentualnie zbieraną trawę na kołach na bieżąco czyścić, żeby po prostu bieżnik wciąż był agresywny, a koła się mogły dobrze wspinać po stromych trawnikach. Kolejnymi cechami, które wyróżniają maszyny z serii 400X to z przodu gumowy zderzak yy, i nowość yy, centralnie umieszczony, umieszczone okienko radaru. Dzięki temu maszyna, zbliżając się do przeszkody, nie uderzy w nią, tylko wykryje odpowiednio wcześniej i ominie łukiem. Wszystkie te trzy modele yy, posiadają te same sposoby komunikacji z aplikacją na smartfonie użytkownika, co ich poprzednicy. Czyli Seria 300 łączy się przez Bluetooth. A seria 400 poprzez komunikację komórkową. Natomiast w tych nowych modelach nera dodano do każdego modelu łączność poprzez Wi-Fi, która przydaje się na przykład w takiej okolicy, gdzie zasięg komórkowy jest słaby, natomiast sygnał Wi-Fi z routera może być bardzo mocny i może obejmować kosiarkę na całym trawniku. A przez to mam z nią kontakt w każdym momencie. Na koniec przejdźmy znowu do początku, do najważniejszej cechy modeli NERA, czyli do możliwości współpracy z systemem EPOS, który pozwala nam na instalację maszyn bez kabla, czyli bez kopania, bez przecinania twardych ścieżek, gdzie przy pomocy nawigacji satelitarnej możemy wyznaczać osobne strefy pracy. A dla każdej strefy wyznaczać potrzebny nam harmonogram czy inną wysokość koszenia. Oczywiście, w tak krótkim filmie trudno jest wymienić wszystkie cechy i parametry nowych modeli Nera. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę husklarna.pl. To tyle na dzisiaj. Cześć.